słuchacie w kolejnym vlogu. Bardzo dawno się już do Was nie odzywam tak bezpośrednio, ale jak zawsze nic nadzwyczajnego się nie działo. Postanowiłam, że dzisiaj się do Was odezwę, ponieważ jest to bardzo fajna okazja. W tym tygodniu przyjdzie do mnie jedno bardzo fajne zamówienie, nad którym przyznam szczerze, że dość długo się zastanawiałam, czy to się opłaca, ale zasadniczo było to w promocji. Nie kosztowało jakoś dużo, więc stwierdziłam, że przynajmniej będę miała fajną butelkę, ale co to takiego jest, słuchajcie, to dowiecie się, jak przyjdzie. W ogóle też już jakiś czas temu zamówiłam sobie z jednej to jest taka strona internetowa, taki sklep, który sprzedaje różne produkty, zarówno do domu, jak i przeróżne do sprzątania tego typu rzeczy. No i zamówiłam sobie takie ściereczki, ponieważ na Facebooku zauważyłam takie trochę jak te WLEDy do okien, które mam. Powiem Wam, że czekam już ponad miesiąc. Od 28 lipca są już, w ogóle okazało się, że one idą z Chin. One są już w Polsce od 28 lipca, ale generalnie jeszcze do mnie nie dotarły. I trochę się zastanawiam, co z tym fanem zrobić. Bo muszę, nie wiem, czy napiszę chyba po prostu do sklepu, jeżeli one nadal nie ruszą dalej w drogę. Więc muszę się zastanowić, jak rozwiązać ten problem. Kupiłam sobie też, słuchajcie, w ogóle patrzcie, jak mnie komar ugryzł pod okiem, bo jesteśmy w Campinosie, po prostu jest niedziela, w ogóle jeszcze tego Wam nie powiedziałam. Niedziela, godzina 18:40, postanowiliśmy, że wybierzemy się z Pancake'em do Campinosu i jest strasznie dużo komarów. Po prostu gryzą tak, że masakra. Ale jest bardzo przyjemnie. Trochę się za ciepło ubrałam, mam koszulkę i tą moją bluzę na misiu. I jest mi po prostu zdeczka za gorąco w niej, ale co tam. Zaczęłam Wam mówić, że właśnie się muszę zastanowić, co z tymi ściereczkami. Czy się zgłosić, czy nie, no ale jeszcze chwilę poczekam. Zamówiłam też jedzenie dla Pancake'a i powiem Wam, że była olbrzymia przebitka w cenie, bo jakieś tam 20 zł na paczce jedzenia, no więc mi się bardzo to opłacało, ale po prostu czekam już tak długo na dostawę, a ta karma, którą miał, już mu się skończyła i mamy taki mały problem, bo je teraz tą poprzednią, którą już miał wcześniej, ale która powodują u niego małą reakcję alergiczną, bo Taste of the Wild, bodajże tak się nazywa ta, którą mu teraz zamówiłam już drugi raz, bo świetnie się sprawdziła, w ogóle wykluczyliśmy alergię, nic go nie gryzło, nic go nie swędziało. Coś mam wrażenie, że mi się obraz rozmazuje. Zasapałam się. I trochę przegapiliśmy moment, bo ja mu kupiłam wtedy 2-kilogramową paczkę. No i się skończyła, także karmię go czymś, co go uczula. No bo nie mam innego wyjścia, nie jestem w stanie tego kupić stacjonarnie, bo nigdzie nie ma. W ogóle powiem Wam, że spójrzcie, pełno krzeczków jagód. To są wszystko jagody. Takie całe naręcze jagód. Oczywiście już samych owoców nie ma. Ale uwielbiam chodzić, powiem Wam, po lasach, uwielbiam chodzić po Campinosie. Bo jest przyjemnie, bo jest cicho, chociaż tam, słuchajcie, jak słyszycie zresztą samochody. Jest bardzo dużo grzybów, ale same trujące. Dużo też jest wykopanych. Tutaj spójrzcie, jest taki... czerwoniutki. No i pełno jest generalnie tych grzybków w okolicy. Jest piękny. Pięknie to wszystko wygląda, chmurki. Spójrzcie, jak majestatycznie wręcz to wszystko wygląda. Już się tak jakby lekka mgła unosi. Jest super. Bardzo przyjemnie. Kupiłam sobie, w ogóle wczoraj musiałam zejść do galerii Mociny. Skończył mi się płyn do makijażu oczu. Niewiele poleceń niestety od Was dostałam, jakichś nowych produktów skutecznych. Także już, a że byłam z Pancake'iem, to zeszłam tylko do Yves Rocher. No i była promocja, że jeden plus jeden kosmetyk do pielęgnacji twarzy plus drugi za grosz. Oczywiście trochę poszalałam. Ale kupiłam sobie 4 rzeczy. Miałam 2 produkty za grosz, więc się opłacało. No i słuchajcie, kupiłam sobie płyn do makijażu, który jest bestsellerem Yves Rocher. Kupiłam sobie też galaretkę do demakijażu twarzy, bo płyn do demakijażu to jest tylko oczu. Tak, galaretkę. Jeszcze galaretki w moim zestawie kosmetycznym. A nie, mam jedną galaretkę.
Nie, budyń też mam, ale galaretkę też mam. No i kupiłam żel z algami morskimi do twarzy i kupiłam matujący tonik. I powiem wam, że są super, naprawdę bardzo fajne. Użyłam tylko raz, ta skóra jest taka mięciutka, taka gładziutka. W ogóle wczoraj nie było Maćka w domu, więc zrobiłam sobie taki, miałam swój dzień. Po pierwsze, najpierw bardzo dużo sprzątaliśmy z pancake'iem, bo i odkurzanie mycie podłóg, wiecie, takie sobotnie sprzątanie, jakieś pranie, musiałam u Miśki wyprać. Bo on po prostu je tak fatyguje, że to masakra. Ale właśnie zrobiłam sobie też taki dzień spa. Wiecie, depilacja, włosy i bla, bla, bla. No i właśnie położyłam sobie, użyłam tamtych kosmetyków. Oprócz toniku matującego, tonik użyłam dzisiaj. No i użyłam też w końcu mojej maseczki. Muszę w ogóle ją kupić sobie w The Body Shopie. Tą z żeńszczeniem i ryżem. Powiem wam, że ja ją uwielbiam po prostu. Ta moja twarz była taka mięciutka, że w ogóle spuszczenie, nie mam w ogóle prawie żadnego podkładu, niczego. Odrobinę kremu BB. Jako mam gładką twarz. Żadnych niedoskonałości większych, no, to, no oprócz jakichś małych. Ale generalnie od razu poczułam różnicę, twarz taka rozpromieniona. Ja uwielbiam te maseczki z Yves Rocher, z The Body Shopu. Naprawdę są super i jak wiecie, ja mam ich dużo. Mam dużo kosmetyków z The Body Shopu. Zasypałam się strasznie. Bo już idziemy, idziemy, a gorąco jest. No i generalnie właśnie użyłam i tak powiem wam, że brakowało mi takiego momentu. Czasami fajnie, jak ten facet wyjedzie, jesteśmy sami, mamy ten czas dla siebie. W ogóle byłam też wczoraj na paznokciach. I pokażę wam teraz, poszłam w stronę tych nudziaków. Też mogliście już widzieć je na Instagramie. To jest taki lekki róż. No i błyszczący taki, mieniący się dwa sobie zrobiłam. Dowiedziałam się też, słuchajcie, że moja fryzjerka odchodzi. Akurat jak sobie zrobiłam te mocniejsze refleksy, to ona postanowiła, że odchodzi. Gnomeo postanowił obgryzać gałązki. Jakiś komory mi tu siada. No i właśnie się bardzo zmartwiłam. No ale niestety, tak bywa, będę musiała, zobaczę jaką moja kosmetyczka, do której chodzę na paznokcie, na twarz, na brwi, na wszystko, tak naprawdę na laser, ona jest właścicielką tego salonu, no i jestem ciekawa, jaką jaką fryzjerkę zatrudni. W ogóle zobaczcie tych grzybów czerwonych. Uing. Nie w tą stronę mam kozjotego. Cała sterta grzybów i bardzo dużo wrzosów. Bardzo dużo wrzosów jest w okolicy. Przepiękne. My też zresztą już kupiliśmy. Jutro jeszcze, albo jutro, albo pojutrze skoczymy sobie do zadbanego ogrodu na Arkuszową w Warszawie. Jakbyście chcieli, to polecam. To jest sklep z roślinami. Taki w sumie wielki zagajnik roślin. No i chciałam kupić hortensję. Właśnie się dowiedziałam, że mój rododendron, który kupiłam i się dziwiłam, dlaczego mi nie zakwitł, on nie urośnie w donicy. Tak naprawdę będzie mu tam źle, one powinny mieć dużo ziemi, także pojadę i kupię sobie po prostu hortensję bukietową, moją wymarzoną w niebieskim kolorze i będę ja szczęśliwa, Maciek będzie mniej szczęśliwy, bo musi ją przesadzić, ale... znaczy wsadzić w sumie. O, spójrzcie wrzosy. Spójrzcie ile wrzosów. Cudne, ja uwielbiam po prostu, powiem wam, takie klimaty. W ogóle uwielbiam chodzić po lesie. Jest mi tak dobrze, przyjemnie. Już przeszliśmy 3000 km. Nie. 3000 km przeszliśmy. Brawo my. 3000 kroków zrobiliśmy. Bo w sumie zegarek założyłam dopiero dzisiaj, jak wychodziliśmy z domu. Jak zresztą wiecie, mój makijaż to dzisiaj też jest po prostu podstawa. Ale jest mi przynajmniej dobrze i komfortowo. O czym ja wam mówiłam? Bo mi zapomniało się już. W każdym razie, gnomek, pancake, juhu, powiedz coś do kamery, powiesz coś? Nie ma dzisiaj ochoty z wami rozmawiać. W każdym razie, moi drodzy, zajmowałam mam o wrzosach, a właśnie mówiłam o tych hortensjach bukietowych. Także jutro sobie pojedziemy, jeszcze jutro jadę do biura. Potem 3 dni jestem w domu, a mam bardzo dużo pracy. Bo szykuje nam się, znaczy szykujemy się do kontroli. Boże, spójrzcie, jak to jest pięknie. Wy to widzicie, jak jest ładnie? Uwielbiam takie klimaty, ja tak odpoczywam w lesie. Nawet jak do was mówię, to i tak odpoczywam. Ale szykujemy się do kontroli, więc mam bardzo dużo pracy.
Jeszcze dzwoniła mi się jedna dziewczyna i nie mam bardzo kogo znaleźć. Pancake zostaw! Maciek Grzebon nie zjadł tego liścia. Nikt się nie zgłasza, a jak już kogoś znalazłam, to nie wiem, te osoby po prostu daję im najprostsze zadania w Excelu, w Wordzie do zrobienia, trochę angielskiego i po prostu koniec, masakra, naprawdę. Znalazłam bardzo fajną dziewczynę, ale zerwała kontakt. Kiedy ja już ją chciałam zaprosić na drugi etap rozmowy, to po prostu zerwała ten kontakt, więc cóż, no. Nie znalazłam kolejnej chętnej. A tu są takie piękne fioletowe, już je dobrze widać. Widzicie? Ślicznie. W ogóle żadnych zwierząt nie ma. I ptaki też słabo słychać. Teraz jednego. Ale generalnie jest bardzo, bardzo Jakiś alarm w samochodzie się włączył. To Maciek. No i tak. No i właśnie zaczęłam mówić, że no nie ma kogo po prostu zatrudnić. Trochę jestem zrozgotana, bo będziemy miały bardzo dużo pracy. Ale cóż, szykuje mi się też wesele za miesiąc, niecały. Patrzcie, gdzie on włazi. Po co włazisz do tej dziury? Po co tam włazisz? Pancake, nie żryj tego. Kto zrozumie psa? On bardzo też lubi chodzić po lesie. Uwielbia wręcz. On cieszy się jak małe dziecko po prostu. Jeszcze tutaj jest duży piach w Campinosie. On uwielbia piach, zresztą nad morzem pokazał. Więc jest szczęśliwy. Po prostu jest szczęśliwy. Dobra, moi drodzy, my już idziemy dalej. Powiedziałam wam na razie wszystko, co chciałam. O kosmetykach, o tym zamówieniu. No zobaczcie, ładnie. No nie mogę przejść koło tego obojętnie. Muszę wam pokazać wręcz po prostu te cudne połacie. Spójrzcie aż tam. Hen sięgają te wrzosy, bo chyba wrzosce to te, które się kupuje do domów, a to są wrzosy, spójrzcie. Także ja się, moi drodzy, z niedzielę z wami już żegnam, my sobie idziemy dalej się relaksować, a z wami się słyszę, jak będą kolejne jakieś ciekawe rzeczy. Pa, pa! Dzień dobry, witajcie w środę, bo na razie się z wami tak przywitam. Wiem, że lubicie te tematy, więc zrobię wam taką małą aktualizację tego, co się dzieje teraz obecnie na moim balkonie. Tak pomyślałam, że to jest dobry moment, ponieważ jeszcze dzisiaj sobie byliśmy przed chwilą na zakupach. Mamy już zresztą godzinę 18.40. Coś się wam... To wy chyba tego nie zobaczycie akurat, no ale wierzcie mi na słowo, jest 18.40. I właśnie wróciliśmy, kupiliśmy jeszcze kilka roślin. Spójrzcie, w ogóle tutaj nam rośnie jakiś chwaścik, ale jakie ma takie piękne, drobniutkie, białe kwiatuszki, bo to był groszek pachnący, który swoją drogą też jeszcze ma o tu, żeby złapało ostrość, złapie, o może trochę tak, ma takiego kwiatuszka nowego. To jest dość dziwne, że o tej porze, bo raczej to są już takie uschnięte, przesuszone kwiaty. Truskawka, powiem wam, już będziemy z niej rezygnować, bo niestety nie dość, że nam żerą strasznie opuchlaki. Ona się pnie, jak widzicie, tu na dół. Ale generalnie to jest bez sensu. Mięta też już usycha, to są konwalie. Tutaj macie konwalie. One też już usychają. W tym roku nam nie kwitły. Ale widzę, że coś tutaj się dzieje. Jakieś takie dziwne ma rzeczy się wychodzą, nie wiem, może to jakiś... Co ty znowu żresz? Pokaż. Jakieś liście. Generalnie kupiłam sobie, słuchajcie, jeszcze dwie hortensje, bo jak widzicie, tutaj mam jedną pod begonią, to sobie kupiłam jeszcze dwie. Jedną taką większą, która trafi tam pod złotokapa. O, tam pod złotokapa zamiast rododendrona. A drugą trochę mniejszą, na której przeważają różowe kwiatki. I ona sobie, słuchajcie, trafi, a nie, źle wam powiedziałam, ta trafi pod złotokapa, ta natomiast trafi gdzieś za tego, najprawdopodobniej za tego, o tu krzaczka, to chyba była ta buła, która nam kompletnie padła. Trawy pięknie się trzymają, ten zasadniczo też już tak niespecjalnie, to jest ten kwiatek, który na różowo tak kwitnie, ale ten tutaj trawa ma, jak widzicie, też już podsuszone takie te kwiatostany swoje. Ta dopiero zaczyna tak naprawdę nam rozkwitać. No ale trawy się nieźle trzymają, dlatego chcemy się pozbyć tego krzaka, bo on już chyba wyzionął ducha. Bardzo go mocno w tym roku zaatakowały przędziory.
Także zasadzimy sobie hiacynty, boże, hortensje, nie hiacynty. Bardzo mi się podobały, ja co prawda choruję na niebieskie, ale nie było. Były tylko jasnoróżowe. I spójrzcie na moje poziomki, też po prostu jeszcze cały czas kwitną. Cały czas gdzieś tam wypuszczają nowe pędy. Niektóre nawet już owocują, jeszcze wczoraj zjadłam trzy chyba poziomki bodajże. Tutaj też już jest, spójrzcie, taka mocno, mocno czerwona, ale jeszcze tam troszeczkę jej brakuje. No i tak samo tutaj też już, jak widzicie, jest jeszcze jedna. No to jest akurat truskawka, której pęd o tu się ciągnie. Maciek posadził w drugiej doniczce po mojej strelicji królewskiej, która mi niestety padła. Bluszcz. Bluszcz, powiem wam, przechodzi samego siebie. Widzicie? Ostro szaleje, ostro. Begonie też jeszcze bardzo ładnie się trzymają tak naprawdę. Mamy już końcówkę sierpnia. One już bardzo długo rosną i tutaj mam puszczony ten drugi bluszcz. Tu był wierzba była, ale też powiem wam, że kompletnie uschła. Tutaj widzę, Maciek hoduje sobie jakąś roślinkę niewiadomego pochodzenia. Co my tu mamy? To się nazywa miłożąb. Miłożąb japoński, też ma piękne liście. Pokażę wam takiego zarąbistego. O, spójrzcie na tego. To jest po prostu jeden wielki, taki olbrzymiasty, który jest prawie wielkości mojej ręki. No spójrzcie, jaki olbrzym. To jest jedyny taki olbrzymiasty. Reszta jest raczej z tych jeszcze mniejszych. Tu jest też taki jeden duży. Ale reszta jest raczej z tych mniejszych. Panka jakiś... Ach, on koperek tak wcina. O, proszę. Tu koperek. O. W sumie niech je, bo koperek jest dobry na trawienie. A to co? To chyba nie był koperek pancake. Bo tutaj mamy... I on sobie tak podkrada co jakiś czas coś. Coś mi nie chce w ogóle bardzo ostro się zdobać. Także niech sobie je. Proszę, masz swój koperek, ale łodyg nie zjadaj. Łosiaku. Tu jest papirus. W ogóle powiem wam, przepięknie mi się... przepięknie nam się przyjęły te rzosy. Bardzo ładnie kompozycję tworzą tutaj pod perukowcem. I co ciekawe... No i glaki, jak i glaki. Nic się tu nie zmienia, ten się rozrasta na końcach. Tujka, cis, znaczy cyprys. Ale spójrzcie na złotokapa. Tada, zaczął wypuszczać po prostu nowe liście. Rododendron do wykopania, do wyrzucenia, wyautowania, bo nic z niego nie będzie. No i tutaj jakiś zagajnik. Tak się prezentuje obecnie mój balkon. Cześć kochani, kontynuujemy już dalszą część vloga. Proszę, możesz wejść. Ewidentnie postawiam sobie torbę po aparacie na fotelu i Gnomeo jest niezadowolony, że nie może sobie tam skoczyć, więc muszę torbę zabrać. Ok. I tak, moi drodzy, tak jak wam wspominałam wcześniej, kto zrozumie czasem psa? Ty masz jakiś problem? Nie wiesz, jaki masz problem. To wiele wyjaśnia. Generalnie tak, byłam właśnie z nim na spacerze i zrobiłam sobie kawkę. Nawet mi wyszła trzywarstwowa, już pianka mi opadła. To jest zwykła kawa, słuchajcie, z Nespresso, z tego, nie Nespresso, tylko z Dolce Gusto, tego ekspresu robiona. To jest zwykłe cappuccino, tylko że dodałam sobie kapsułkę kokosowej, także miałam ochotę po prostu na coś ciepłego, bo przyznam szczerze, że byliśmy ponad godzinę na spacerze i bardzo zmarzło, naprawdę jest zimno. Co on kombinuje? Dosłownie, ja wam pokażę, bo to ciężko uwierzyć, co ten pies wyczynia. Tam co prawda wisi jego ręcznik, którego nie powinniście widzieć, tylko nie mam już gdzie wysuszyć. Proszę bardzo. Taki sobie stworzonko. Wam się jeszcze lampa odbija, którą odsunę. Ale proszę bardzo, jest stworzonko. Tam dla zainteresowanych. O, jest już pościel naszykowana, także jutro z samego rana nadaję paczkę. Przed 8, więc może jeszcze kurier jutro odbierze. A tutaj gagatek sobie siedzi. Pankuś! Cześć. Jakiś taki niezadowolony dzisiaj.
generalnie nie ma humoru. Jest teraz okres, kiedy suczki muszę przymocować aparat z powrotem, ale przy okazji będę do Was mówić. Jest teraz okres, kiedy suczki mają cieczkę. I spacer z pancake'em to jest jeden wielki, słuchajcie, dramat, bo on nic innego nie robi, tylko idzie i najchętniej by wąchał, lizał, po prostu non-stop coś musi lizać, coś musi wąchać, podsikiwać. Dzisiejszy spacer to mogłabym powiedzieć, że to było raczej stanie z elementami iścia, dlatego że po prostu my szliśmy, za chwilę on sobie zatrzymywał się i to był koniec. To był po prostu finish, więcej nie dało się iść, on po prostu stał i po prostu na siłę musiałam go ciągnąć jak worek z kartoflami, miałam takie wrażenie i po prostu ja nie cierpię go ciągnąć, no bo to nie jest ani dla niego dobre, ani dla mnie dobre, więc nie chciałam tego robić, no ale no nie dał rady, po prostu mój spacer by polegał na staniu, bo on czuł tysiące zapachów, tak? Czułeś? Wie, że oni mówią, na niego, na mnie patrzy. Mogłam sobie tą kawę zamieszać. I dobra. I tak jak wspomniałam Wam podczas niedzielnego spaceru, kupiłam sobie sporo rzeczy i też zrobiłam jedno fajne zamówienie, które zresztą chciałabym Wam bardzo pokazać. I może zacznę od kosmetyków. Z jednym z kosmetyków, które sobie kupiłam, słuchajcie, to jest płyn micelar Micellar. I to jest ten płyn micelarny, woda micelarna 3 w 1 z Nivea do cery normalnej i mieszanej. Tak wygląda i powiem Wam, że generalnie ja nie do końca jestem z niego zadowolona. O ile jest fajny jako woda micelarna, tak wiecie, do przemycia twarzy, do odświeżenia tej twarzy. Czekajcie, ja mu trochę opuszczę poduszkę. O, proszę. Bo on sobie śpi nawet na legowisku, to on musi mieć głowę na czymś. Tak po prostu ma, że lubi. Kiedy sobie trzyma główkę na czymś, więc mu opuściłam trochę podusie, żeby mu było wygodnie, bo już przysypiał. No, spacer był długi, dzisiaj był taki generalnie spaskudna pogoda, bo cały dzień pada i jest tak zimno i nieprzyjemnie, więc chłopak sobie trochę odpocznie. Także generalnie jestem, bo ja mam tak, średnio z niego zadowolona, bo on generalnie ma usuwać makijaż, oczyszczać i odświeżać. I z tym makijażem to jest po prostu taki dramat, że on tego makijażu bardziej nawet wodoodpornego, kredki wodoodpornej, nie mówiąc już o linerze, on mnie nie chce usunąć. I to mnie dość mocno irytuje, dlatego po prostu używam go jako takie odświeżenie cery, na przykład rano. Ale kupiłam sobie również, słuchajcie, to ja Wam mówiłam w Yves Rocher, kilka bardzo fajnych produktów do demakijażu. I pierwszy, taki najbardziej typowy, bestsellerowy, to jest nic innego jak po prostu płyn dwufazowy do demakijażu z serii Pure Bluette. Nie wiem, czy tak się czyta, mam nadzieję, to jest chyba z bławatkiem? Jakiś bławatek albo haber, tak to wygląda. Generalnie, moi drodzy, to się nazywa, tak, z bławatkiem. Dwufazowy płyn do demakijażu oczu z bławatkiem bio może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Tak to wygląda, tu są takie bławatki właśnie narysowane, wystarczy go wstrząsnąć i się bardzo łatwo zmienia dwufazę. Także bardzo fajny, fajnie domywa makijaż, jestem z niego naprawdę zadowolona. Tak jak Wam mówiłam w denku, chciałabym przez siebie, tak jak Wam mówiłam w denku, chciałabym już użyć po prostu czegoś innego, bo już jestem znudzona tymi płynami dwufazowymi z Nivea. A ten jest naprawdę fajny i bardzo ładnie pachnie tak naprawdę też. Powiem Wam, że naprawdę podobają się zapachy. Mam wrażenie, że się mówię dużo naprawdę, ale nieważne. Druga seria, znaczy podobają mi się zapachy tych kosmetyków Yves Rocher i ceny też są w miarę takie przystępne. Kolejna rzecz, którą po prostu mnie, słuchajcie, zachwyciła i jak wiecie, ja stosuję ten demakijaż wieloetapowy, czyli zaczynam właśnie od olejków, czy od czegoś, co rozpuści mój makijaż, zanim przejdę do oczyszczania żelem. No i pani mi poleciła, słuchajcie, w sklepie, ponieważ była promocja dwa kosmetyki, w tym drugi za grosz. Poleciła mi właśnie coś, co jest teraz też ich hitem i co też jej się sprawdziło. To jest, słuchajcie, galaretka morska do demakijażu, która wygląda w ten sposób. O, jest to galaretka morska. I to jest, ta seria się nazywa Pure Ac. I powiem Wam, że jak ona pachnie, ona jest kompletnie przeźroczysta. Tak możecie tutaj zresztą też zauważyć. Mam nadzieję, że Wy to widzicie.
To jest generalnie przeźroczysta, kompletnie przeźroczysta. O. Galaretka, ale powiem wam, że ona ma tak cudowny zapach, że ja jak jej używam, to jestem po prostu nią oczarowana. Będę musiała sobie wyczyścić ten wieczko. Po prostu nakładam ją na nawilżoną twarz, lekko nawilżoną i po prostu nakładam to. I po pierwsze pięknie oczyszcza tą naszą twarz z makijażu. Naprawdę ten makijaż fajnie rozpuszcza, ale tusz ładnie schodzi, bo tworzy mi się panda. Podkład to już w ogóle rewelacja, tam kredka do brwi jak najbardziej. Ale nie schodzą mi, słuchajcie, linery. Ja używam teraz z Maybelline takiej kredki, takiego kajala po prostu, nawet nie linera, tylko kredki, którą sobie rozcieram i ona jest wodoodporna i po prostu, no, tam chyba Tattoo Liner, ona się nazywa jakoś tak. No, nie diabła. Trochę tak, trochę faktycznie się rozpuszcza, ale naprawdę bardzo ciężko ją domyć. Znaczy domyć, tą kredkę. Aczkolwiek jak użyję sobie potem, zrobiłam sobie taki test, umyłam sobie tym twarz, bo potem to zmywam i myję sobie żelem. Takim oczyszczającym, swoją drogą, również z tej serii mam żel. Wzięłam sobie tak testowo taką małą wersję, ale też jestem w niej zakochana ze względu po prostu na działanie, ale zaraz do tego przejdę. Tutaj w przypadku tego produktu powiem wam, że naprawdę ta cera jest taka mięciutka. No i zaczęłam wam mówić, że po tym jak sobie zmyłam już twarz, użyłam wacika nasączonego płynem micelarnym. Był czysty, po prostu był czysty. Czyli tak naprawdę nie musiałam już też używać tego żelu, ale oczywiście moja pielęgnacja tego wymaga. Dla mnie jest to już podstawa, żeby też użyć właśnie tego żelu. Ale naprawdę, ta twarz jest raz, że pięknie pachnie, jest mięciutka, nawilżona, nie jest przesuszona, nie jest obciążona, nie zapycha, na to nie zwracajcie uwagi, te zmiany hormonalne. Naprawdę rewelacja, bardzo wam serdecznie polecam tą galaretkę z tej serii Pure Ag, czyli z mikroalgami, bo naprawdę to jest rewelacyjna galaretka. Ona coś około 50 zł kosztowała. Ona już nie była wcale taka tania, ale naprawdę bardzo, bardzo uważam, że warto ją sobie przetestować, bo jest super. I tak samo z tej serii kupiłam sobie też, tak jak wam mówiłam, żel. To też jest Pure Ag. Ona, akurat miałam sobie mniejszą wersję, która kosztowała chyba 29 zł mniej więcej. I tutaj mamy też, że to jest do skóry normalnej i mieszanej, nakładać rano i wieczorem na zmielczoną twarz, masować, a następnie spłukać. Bardzo fajny, też to właśnie najfajniej nawilża, przepięknie pachnie, naprawdę upiwam zapachy tych produktów. Niewielka ilość i już pięknie czyści naszą twarz. Twarz jest właśnie dogłębnie oczyszczona, nie jest przesuszona, naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. No i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam z Yves Rocher, to jest akurat Pure Ment. Menti. No ja, mając nazwę Semanific, powinnam wiedzieć, nie? Ale nie pamiętam. W każdym razie jest to mięta. I to jest matujący tonik do twarzy z takim jakby pudrowym, jak wiecie, pudrową warstwą tutaj na dole. I też ją trzeba dokładnie wstrząsnąć i ona się robi wtedy taka mleczna. I też bardzo ładnie oczyszcza, bardzo fajnie ta skóra jest taka ukojona, odświeżona. W ogóle ona w 98% zawiera składniki pochodzenia naturalnego, podobnie zresztą jak wszystkie te produkty. A nie, galaretka ma 99%, natomiast żel ma 98%, natomiast płyn do demakijażu 97%. Także wszystkie mają naprawdę wysoką ilość tych składników pochodzenia naturalnego. Tu jest informacja, znaczy ten tonik jest bardzo mocno matujący. On nie wysusza, on nie szczypie, nie ściąga. Ale faktycznie gdzieś jest matujące, bo ja dzisiaj się malowałam o 7.50 mniej więcej. I spójrzcie gdzieś, no tu mam rozświetlacz akurat, ale jakoś ta cera nie jest mocno przetłuszczona. Tam kilka razy sobie zebrałam tylko bibułką, ale nawet nie przypudrowywałam już tej twarzy. Tutaj mam jeszcze informację, żeby nie używać, nie eksponować twarzy na słońce, używając tego produktu. Nie wiem dlaczego, przyznam szczerze, ale nie dyskutuję z producentem, skoro każą, to tak zrobię. I to są te kosmetyki właśnie, które kupiłam i naprawdę bardzo je wam polecam. Gdybym miała wybrać taki najlepszy zestaw, no to bym powiedziała, że jest to seria Pure Ag, bo je naprawdę ładnie oczyszcza, bardzo ładnie pachnie, bardzo fajnie działa na skórę i jest to seria dedykowana cerze mieszanej, więc naprawdę warto sobie użyć. I teraz tak,
Zrobiłam sobie, słuchajcie, również zamówienie. Zamówienie zrobiłam w sklepie Łopki. I to zamówiłam sobie już dawno, za mną to chodziło. Generalnie te herbaty zaczęły pokazywać mi się już na Instagramie, zaczęły mi się pokazywać na Facebooku. Generalnie wszędzie, gdzie nie weszłam, miałam informacje o tym, o tych herbatach, o ich działaniu, jak również właśnie o zaletach, i miały pozytywne komentarze. I do tego sobie kupiłam również, słuchajcie, taki a la termos, taką butelkę z zaparzaczem w kolorze żółtym, jak można się domyśleć. Ja wzięłam sobie serię letnią i tutaj wzięłam Slim Fit oraz Detox. To są herbaty, które mają generalnie pobudzić metabolizm, oczyścić organizm, zapobiec powstawaniu celulitu i zmniejszyć ten już istniejący. Mają gdzieś tam powodować szybszą przemianę materii, spalanie tkanki tłuszczowej. No naprawdę, nie wiem, że to jest coś po polsku akurat. No, to co Wam powiedziałam, tak, że oczyszczenie, metabolizm i takie lepsze samopoczucie. Ja sobie wzięłam wersję letnią i tutaj w skład tej herbaty Detox na przykład, słuchajcie, wchodzi tymianek, rooibos, mate, kardamon, cynamon, skórki pomarańczowe, zielona herbata sęcza, koper, kolendra, wyka, soczewica, wyka soczewicowata, dzika róża, łuk, herbata puer, guarana, różowy pieprz, goździki, naturalny aromat pomarańczowy, a raczej pomarańczy. Sposób przyrządzenia to jest na dzienną dawkę wlać od 5 do 7 gram herbaty. Wlać? Chyba raczej wsypać, no nieważne. 5-7 gramów herbaty do 400-500 ml gorącej wody, zaparzyć przez 5-7 minut. Pić herbaty dwa razy dziennie, rano i przed obiadem, 20 minut przed posiłkiem. Tylko jeżeli to jest sposób przyrządzenia na dzienną dawkę, czyli my musimy to pół litra wypić, jeżeli to jest dzienna dawka, trzeba wypić dwa razy dziennie, czyli to musimy wypić przez, zaparzyć sobie po prostu, wypić w ciągu dnia to 500 ml, to takie dwa kubki tak naprawdę. Pokażę Wam od razu, jak wygląda ta butelka. Jest bardzo fajna. Są różne kolory. Ja sobie wybrałam żółty, bo wydawał mi się taki słoneczny, pozytywny. Jest to szklana butelka, która ma, widzicie, sitko. Zastanawiam się, jaka to jest pojemność. Nie widzę. Może parzyć, bo jednak dość dużo, jak widzicie, te butelki dotyka do ciała, do ręki. Może na opakowanie jest informacja o pojemności. 550 ml. No więc, czyli tutaj mamy taką dzienną dawkę na herbatę. Do tego jest tak sitko, jak Wam powiedziałam, z taką pokryweczką, żebyśmy sobie mogli zaparzyć. I to jest odkręcane, jak mnie mam. Tak jest. O. Wystarczy sobie odkręcić, tutaj wsypać, zamknąć, przekręcić, umieścić i tak naprawdę zakręcić sam termosik. Tu nam się herbatka parzy, potem możemy sobie wyjąć i wszystko jest super. Bardzo fajne. Czy to się ściąga? Podejrzewam, że nie wiem. Powinno chyba być ściągalne, ale fajna taka, generalnie przyjemna butelka. Nie jest jakaś mocno ciężka. I druga herbata, słuchajcie, no to jest Slim Fit. To jest taka typowa herbata, która w przeciągu 3 tygodni ma spowodować spalenie tkanki tłuszczowej. I w skład tej herbaty, słuchajcie, wchodzi mate, imbir, zielona herbata sęcza, cynamon, kurkuma, mniszek lekarki, skórki pomarańczowe, biały hibiskus, mango, jagody goi, wyka soczewicowata, orzechy kokosowe, naturalny aromat pomarańczy, naturalny aromat mango oraz stevia. I tutaj na dzienną dawkę też 5-7 gramów herbaty do 400-500 ml, zaparzyć przez 5-7 minut, pić herbaty dwa razy dziennie, rano i przed obiadem, 20 minut przed posiłkiem. I teraz powiem Wam tak, szczerze powiedziawszy, to mam zgrzyt, bo dwóch herbat nie jestem w stanie wypić przed posiłkiem. Więc raczej bym powiedziała, że jedną bym piła sobie rano albo na przemian. Bo tak ciężko. Musisz teraz wychodzić? Czekajcie, muszę go wypuścić. Tu, o. Czeka na wybawienie.
No muszę się, przyznam, że zastanowić, jak to robić, bo chyba po prostu ograniczę się do tego, że ja sobie będę owszem rano parzyć te herbaty, zabierać taką butelkę do pracy i po prostu chyba będę piła sobie to tak zgodnie tutaj z zaleceniami, czyli 20 minut przed posiłkiem rano i przed obiadem, a na przykład wieczorem wypiję sobie tą detoks raz, no bo inaczej no nie wiem bardzo jak pić to, no. To trzeba pić regularnie, więc tak taki zgrzytek mam. Ale generalnie zobaczę, jak to będzie działać, bo nie, znaczy tak, powiem wam wprost, ja nie wierzę w cuda i wiem, że jeżeli nie ćwiczymy, jeżeli nie, się nie ruszamy, jeżeli nie jesteśmy aktywni, nie ograniczymy tej naszej diety do jakiegoś zdrowych posiłków, no to nie liczymy na to, że w cudowny sposób schudniemy i będziemy, nie wiem, pełni energii, werwy, radości i szczęścia i w ogóle nasza tkanka tłuszczowa będzie minimalna, ciało będzie gładkie, jędrne i w ogóle. No nie oszukujmy się, tak nie będzie. Ale ja mało piję oprócz takich płynów, bo kawy to ja niestety piję za dużo, więc uważam, że warto po prostu dołożyć do swojej aktywności, do zdrowej diety tego typu rzeczy, które nie są chemiczne, składają się właśnie z naturalnych tak naprawdę składników, więc uważam, że to jest taki całkiem dobry patent. Czy będę widziała rezultaty, to oczywiście dam wam znać. Tak jak mówię, zacznę od picia tej. Natomiast detoks spróbuję sobie napić jutro wieczorem. Akurat w weekend nigdzie nie wychodzę. Tylko pewnie nie wiem, czy to w ogóle pojedziemy na jakieś zakupy, czy pójdę sama gdzieś tu w okolicy, bo po prostu podjadę sobie sama. Gdyż mój mąż ma uszkodzoną nogę, boli go kostka, nie może chodzić, guśtyka. Już go 2 tygodnie temu bolała, więc miał przerwę od biegania. Wczoraj poszedł sobie pobiegać i niestety skończyło się tym, że ta noga go znowu boli. Kostka jest spuchnięta, już dzisiaj naprawdę koleje mocno. Także nie wiem, jak to się rozwinie. Do lekarza oczywiście nie chcę pójść jak to typowy facet. No ale zobaczymy, jak to dalej będzie postępować. Także będę wam zdawać relacje, bo nie ukrywam, że boję się trochę wypić tego detoksu, tak jak na przykład jutro czy poniedziałek idę do pracy. No bo różne rzeczy się mogą przytrafić i wiecie, no to jednak jest detoks, oczyszczenie, mija. Ta herbata też detoks ma zapobiegać zatrzymywaniu się wody w organizmie, a u mnie ta woda jednak stoi. Ja to wiem, ja to czuję, dlatego chętnie sobie po prostu będę piła i chociaż też herbata jednak wypukuje i nie nawadnia, tylko wręcz przeciwnie, więc no, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie będę wam dawać znać, jak ja mówię, kupiłam, ja za to dam prawie 200 zł, za te dwie herbaty plus tą butelkę. 197 bodajże i czekałam bodajże 2 czy 3 dni, więc całkiem niedługo. Także moi drodzy, tak wam chciałam pokazać te swoje zakupy. Mam nadzieję, że ten taki vlog dość mocno mieszany wam się podobał, bo i trochę tych roślin, które wczoraj kupiliśmy i też, a jeszcze ich nie posadziliśmy, no bo niestety pogoda dzisiaj jest taka okropna, że no nie dałoby się nic posadzić. I ten spacer i trochę mogliście ze mną popatrzeć na tą naturę. Także mam nadzieję, że wam ten vlog się podobał, bo dawno w sumie już żadnego vloga nie było. W poniedziałek widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym będzie dużo nowości. I potem już ulubieńcy. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się, ściskam was cieplutko, buziaki, pa!